Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Tak w jednym dniu, że tak powiem, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich Państwa przybyłych. To spotkanie dotyczy ważnego święta, które było 8, 10. Bardzo ważnego święta. Ja, chociaż dzisiaj ponoć jest Dzień Faceta. Panowie, wszystkie najlepsze. Dziękujemy. A paniom chciałbym życzyć, mogę wymieniać dużo, zdrowia, szczęścia, serdeczności, uśmiechu na co dzień, tolerancji w pracy i wiele innych naprawdę rzeczy, ale od siebie, że tak powiem, od Rady Sołeckiej chciałbym od męskiej strony powiedzieć, panowie, proszę rozdawać piękne panią kwiatki. Dziękujemy wam bardzo, że jesteście. Brawo! Zaprosić Państwa w imieniu Rady Sołeckiej i swoim na wspaniały koncert przed nami. Światowej sławy, artyści. Barbara Szemągiewicz, skrzypce, Michał Zator, harfa. Zapraszam. Powiat poznański. Może ktoś mnie pamięta z autobusu jeszcze.
muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył serce, ponieważ nie mam edyty, która by mi to zaśpiewała. Wybaczą. Ale będzie piosenka Mietka Szcześniaka, bardzo ładna. Twoja miłość jak ciepły deszcz, jako że już się zbliża wiosna i już tutaj, prawda, piękne pejzaże, niemalże jak nad Niemnem. Mamy nad Wartą tutaj w Wybiórku, to myślę, że ta wiosna już każdy z nas ją czuje w kościach. Jeszcze takie piękne zdjęcie. Ciepły też. No tu jeszcze piękne pejzaże, prawda, nas otaczają, więc sama przyjemność. Także miłość. Chodzisz jak ciepły wiatr. Oh,
Zlecione ręce gdzieś na plaży oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, sto krótka w śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Była bajka o takim grubym, zielonym stworze, prawda? A teraz będzie piosenka z bajki o królu zwierząt. Kto jest królem zwierząt? O, króle! Oglądałyście dziewczyny? Tak. I co, smutno było, nie? Tak, że... No, dlaczego smutno? Że tatuś spada. I wtedy takie jakieś zwierzaki go rozdatnęły. Tak, to właśnie w życiu, szanowni państwo, jest, że jedni drugich czasami rozdepnują. To bardzo smutne, bo to jest bajka oparta o motywy z Hamleta Williama Szekspira, to dlatego taka literatura. Literatura. A jak macie dziewczynę na imię? Helenka i Halina. Pięknie. Brawo dla Heleny. Dobra. I feel the love tonight. How it's late to rest. Pani Basia też ma takie, tylko metalowe, ja też mam metalowe. Strój?
struny. Bardzo dobrze, wspaniale. I teraz słuchajcie, mamy tych strun dosyć dużo, prawda? Policzymy sobie szybko, ja będę grał po jednym dźwięku i będziemy liczyć, dobrze? Teraz. Dobra. Jeszcze nie było. Trzy. Sam. A, możesz tam dalej sięgnąć? Albo w górę. Uwaga, posłuchajmy, bo tutaj dziewczyna tworzy sztukę. Jeszcze raz. A, on śmiało w górę. Twardy palu musi być. O, właśnie. Fajnie brzmi harfa? Jak to Państwu się kojarzy? Krzysztof Penderecki. Warszawska jesień. Patrzę, no już jeszcze kolana zjechać, tak pan zobaczy. Takim paznokciem, zobaczy. O, spójrz drugą ręką, jeszcze. O, no może tak spokojnie. Żywiołowa dziewczyna. Może spokojnie troszeczkę. O. Ale nie wiem, czy Państwo widzą, jakby dwie różne osobowości. Tak, o, bardzo dobrze zrobiłaś, super. Tak jakbyś malowała. I Justynie. Brawo za organizację. I Piotrowi również za zaproszenie, za opiekę, za organizację. Macie wspaniałego sukcesu.